Cześć, mam na imię Kasia, a to jest mój border collie, który ma na imię Blue. Blue jest z nami już prawie 5 miesięcy. Odebraliśmy go z hodowli w pogoni za szczęściem 18 lipca i dużo, mało, aż 5 miesięcy, ale nie wyobrażam sobie życia teraz bez niego. I czy moje życie, nasz rodzinny tryb dnia uległ zmianie? Tak, i to bardzo. Wcześniej byliśmy typowo kanapową rodziną, teraz codziennie są to spacery po półtorej godziny, w weekendy nawet dłuższe do lasu i jest super. Można powiedzieć, że te półtorej godziny dziennie takiego wybiegania, zabawy z innymi psami, jest to dla niego wystarczająca ilość ruchu. Więc jeżeli chcesz kupić border collie, to musisz zaplanować codziennie półtorej godziny spacer. Dochodzi do tego też praca mentalna, umysłowa, zmęczenie go psychicznie, nie wiem, szukanie ukrytych smaczków, inne węchowe jakieś zabawy. Zastanawiacie się, dlaczego border collie, dlaczego ta rasa? Ponieważ poza tym, że jest bardzo inteligentny, śliczny, to jeszcze właśnie dał nam tą możliwość spędzenia czasu innego niż wcześniej, oderwania z kanapy, pójścia do lasu, mimo że trochę jest zimno i czasami pada deszcz. Czytałam o tej rasie, robiłam research, zastanawiałam się, czy jestem w stanie zapewnić mu tyle ruchu, tyle zabaw, czułości, ile ta rasa wymaga, i opinie są skrajne. Albo w żadnym wypadku nie, kupcie sobie kanapowca, albo tak, tak, border collie to jest super pies. I faktycznie mogę potwierdzić, że jest to super pies, nie mamy większych problemów. Jakie są ulubione zabawy Blue? Jest to piłka, przeciąganie, rzucanie pullerami. Jest on jeszcze młody na frisbee, ale oswajamy go z tym. Daje mu powąchać, pobawić się trochę w frisbee, ale bez żadnych takich mocnych, intensywnych treningów. I Blue jest też bardzo wylewnym psiakiem w okazywaniu miłości. My się śmiejemy, że jest takim lizakiem, przychodzi i całuje, daje buziaki, sprawdza czystość uszu. Po pół roku, prawie pół roku, nie żałuję. Nie żałuję, że w ogóle mamy psa i nie żałuję tego, że jest to akurat border.